Uczniowie szkół ponadpodstawowych w całej Polsce rozpoczęli rok szkolny. W tym roku było to szczególne wydarzenie. Po długim okresie pandemicznym, podczas którego nauka odbywała się w trybie zdalnym bądź hybrydowym, młodzież w końcu zasiadła przy szkolnych ławkach. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021-2022 było specjalnym wydarzeniem także dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie, gdzie pojawiliśmy się z naszą kamerą. Podczas uroczystości obecny był wicestarosta konecki Wiesław Skowron. Do zgromadzonych przemawiała dyrektor placówki Hanna Rzepka. Pewnie i uczniowie, nauczyciele i my również zastanawialiśmy się, czy wrócimy w normalnych warunkach do szkoły, jaki ten rok szkolny będzie. Ale mam nadzieję, że tak jak dzisiaj się spotykamy, tak przez cały rok będziemy się spotykać. Nie będzie tej nauki zdalnej, która pewnie dla wielu Was i nauczycieli i uczniów była szczególnie trudna. Oprócz tego dyrektor Górki podkreśliła sukcesy, jakie szkoła otrzymała za działalność w minionym roku. Były to m.in. 8 miejsce w województwie świętokrzyskim w rankingu Perspektywy 2021 w kategorii technikum, a także otrzymanie prestiżowej nagrody powiatowej marki koneckiej. Kilka słów do uczniów i nauczycieli skierował także Wiesław Skowron, który odczytał list od starosty koneckiego Grzegorza Pieca, a także życzył młodzieży efektywnej nauki. W rozmowie z nami wyraził zadowolenie z rozpoczęcia roku w formie stacjonarnej. Jest to forma, która powinna być stosowana już na zawsze, bez takich kłopotliwych okresów przerw, gdzie w zasadzie jest to tylko w jakimś stopniu wykonywanie nauki przez uczniów i personel pedagogiczny. Wierzę w to, że nie będzie w dalszym okresie naszego roku szkolnego takich zdarzeń, które spowodują, jakby powiedzieć, przerwy w stacjonarnym nauczaniu. Dziś rozpoczęcie szkolnego w tej szkole w Stąporkowie ma zupełnie inny charakter, inną atmosferę, inne zachowanie i przeżycie uczniów. To widać od razu. Widać tą młodzieńczą taką radość i entuzjazm. W publicznych szkołach średnich w naszym powiecie rok rozpoczęło 2373 uczniów, w tym 539 pierwszoklasistów. Starostwo powiatowe w Końskich jest także organem prowadzącym dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Baryczy. Tam uczęszcza 109 uczniów. Rok szkolny rozpoczęło także 207 uczniów niepublicznego zakładu doskonalenia zawodowego w Końskich, w tym 43 pierwszoklasistów. Należy pamiętać, że uczniów i nauczycieli obowiązują obostrzenia, które mają zmniejszyć ryzyko rozprzestrzenienia się COVID-19. Ministerstwo Edukacji zaleca częste wietrzenie pomieszczeń, a podczas zajęć wychowania fizycznego dominowały będą dyscypliny bezkontaktowe. Ponadto szkoły średnie zostały zaopatrzone w bezdotykowe termometry, stacje do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury oraz środki ochrony osobistej, takie jak maseczki i rękawiczki. Przez pierwsze 3 tygodnie września planowana jest organizacja szczepień w szkołach. Pierwszy tydzień informacyjny ma na celu organizację lekcji wychowawczych i spotkań z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym. W kolejnym tygodniu dzieci i młodzież przygotowani będą do szczepienia, przez wychowawców zbierane będą zgody od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci. Szczepienia będą odbywać się w trzecim tygodniu września.